A i jeszcze jedna sprawa, piszcie w komentarzach. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Kraina Tornad, których Tornad tutaj nie ma. Najpierw zajmiemy się komentarzami Waszymi, a później pytanie do Was w komentarzach. To tak, proponowaliście mi tutaj nazwę linii M3 Rondo Aviso Pagórki i tutaj zmieniliśmy to trochę, zmieniłem na przemysł, bo dojeżdżę do przemysłu. Dalej co do linii M3 wymyśliliście, gdzie można ją przeciągnąć, więc też teraz ją tu przeciągniemy. I to chyba głównie tyle. No i oczywiście, z tego co zauważyłem, transport dla Was jest najważniejszy, więc w dzisiejszym odcinku tym się zajmiemy. Nie no, oczywiście nie bez przesady. Dziś będzie ogólny odcinek, ale najpierw od tego co powinniście. Normalnie bym zrobił dla Was ankietę, ale ponieważ YouTube usunął tą opcję, nie mogę dla Was zrobić ankiety. Więc pytam się Was w komentarzach. Jak widzicie, nasze miasto jest już dosyć pokaźnych rozmiarów. Mamy tutaj raptem 35 tysięcy osób. I co dalej? Pytanie do Was jest dosyć oczywiste. Co budujemy w naszym mieście, żeby zadobić lub też zbudować nowy obiekt? Jak widzimy, nasze miasto się już trochę tutaj rozciąga. I teraz jest pytanie do Was. Co budujemy? Mamy dwie opcje do wyboru główne. Czyli mamy do wyboru albo budujemy... Dobra, niech będzie. Trzy opcje. Albo budujemy jakiś duży park, nie wiem, zoo, centrum rozrywki, rezerwat przyrody, napiszcie w komentarzach. Albo budujemy przemysł, no i macie do wyboru albo rolny, w sensie sprawdźmy jakie jest tutaj z surowcami może najpierw. Surowce, to nie, to rolne nie. Albo budujemy ropę, albo lasy, albo rudę ewentualnie, bo tam jakaś ruda jeszcze jest. No ewentualnie przemysł ten rolny też da się jakoś zrobić. Na pewno, dobra, to macie do góry wszystkie przemysły, więc piszcie w komentarzach, co tam zrobić, bo ryby już mamy, a ryby tam powoli nam trochę pieniędzy też przynoszą. Albo budujemy kampus. No i moglibyśmy tutaj sobie póki co postawić tylko i wyłącznie na razie politechnikę lub szkołę humanistyczną, z czego szkoły humanistyczne, jak dobrze wiemy, jeszcze nigdy nie udało mi się rozbudować na większą, więc piszcie w komentarzach. Albo budujemy jakiś park typu rezerwat przyrody, zoo lub park rozrywki, albo przemysł dowolnego typu poza rybołówstwem, albo jakiś kampus humanistyczny lub politechnika. Piszcie w komentarzach, tymczasem przechodzimy do odcinka. Zacznijmy od tej meta, bo meta jest rzeczy ważnych i ważniejszych, jak dobrze wiemy. I teraz tylko powiem, czemu zmieniłem nazwę, ponieważ normalnie, nie wiem czy na odcinku, w sensie chyba na odcinku też się już kończyło. Meta się kończyło tutaj, tak? I to faktycznie jest tutaj pagórki Korwodorza. Zobaczcie, dziwne te nazwy czasami wymyślałem. I tu nam wyjeżdża meta i ja wciągnę sobie wtedy do przemysłu. I normalnie bym zostawił tak jak wam napisaliście, ale jednak została ta nazwa, no bo jakby to powiedzieć, 14 osób korzysta i ogólnie dosyć ta sytuacja jest wychwytna. No bo to jest najlepszy dojazd do tej części przemysłu. Także tak to widzicie. I tutaj jest pętelka, właśnie tutaj nasze bambaje, gdzie jak się przestanie lagować, korzystają. Nie będę korzystać na razie z PlayStation 5, jak się zastanawiacie, bo nie stać mnie na takim. Co się na razie na początku i tak nie ma jakichś kultowych gier, ja czekam aż się Horizon tam pojawił czy coś. A w Spider-Mana tego nowego, jestem przekonany, że go znacie. No ja jeszcze nie miałem okazji w niego grać, więc nie wiem. Dobrze, poza tym nasze bambaje są bardzo wychwytne. Metro nie do końca, w sensie metro też, mogę wam pokazać jak wygląda sytuacja z naszym metrem. O, macie. Rondo, w sensie M3, Pisco Żowie, Rondo Aviso, to się dzisiaj za chwilę zmieni. Jak widzimy mamy trzy pociągi, dlatego jest podciągnięty lekko ten budżet, bo tak to byłby dwa. No i ogólnie całkiem nieźle ludzie korzystają. M2, no to jest mała linia, no bo wiemy, ona jedzie tylko tutaj wyłącznie taki łącznik, to jest... To jest jeden z tych linii, które po prostu, no jak M2 na początku. No i M1, która jest wychwytna, nie ma jakichś, nie wiadomo jakich rzutów, bo są tylko 4 pociągi, nie są załadowane do pełna, ale jest to dosyć popularna linia. Jeżeli się zastanawiacie co z pociągami i inną komunikacją, to piszcie w komentarzach jak macie pomysły, gdzie ją tutaj wstawić, ale na razie sądzę, że mamy wystarczająco dużo pociągów i komunikacji. Także dochodzimy do metra. Brzmi jakbym robił mniejsza z tym, a przecież to nie ta seria. Tak, stacja jest tutaj i kolejna stacja powinna być gdzieś tutaj, ale nie chcę ich powielać obok siebie, a też nie chcę tutaj zabić
do trolejbusa, więc sobie kolejną stację postawimy dokładnie w tym miejscu, gdzie ją chcieliście, czyli tutaj, ale ze względów na to, że jak widzicie, no, trudno jest to postawić, to bym sobie postawił to tutaj. Okej. No ja nie wiem, czy chcę zniszczyć dwa budynki. Może chcę? Nie, nie chcę. Tak, bo tutaj niestety tam ze względów technicznych ta stacja będzie wyglądać w ten sposób, jak wygląda. I ona w przyszłości, tutaj ta droga może będzie mieć kolejny swój most, albo będzie zakręcać. Nie wiemy tego. Nie wiem, czy będę kupować w ogóle ten kawałek ziemi kolejny. Raczej tak, bym się zdziwił. Problem z Skaniacach na PS4 jest taki, że mamy maksymalnie 9 kwadratów do zakupienia, z czego pierwszy jest już kupiony w standardzie. Gdyby dało się... No, no tak myślałem, że z tym będą problemy. Tak, bo nie wiem, czy widzieliście, tutaj zrobiłem całe te przejścia podziemne już teraz są. Ale tak, widzimy, że są problemy, to zróbmy pauzę i zaraz trzeba to odbudować. Gdyby dało się więcej kupować kwadratów w Skylinesach, pomijając to, że moje serie pewnie by się nigdy nie kończyły wtedy. No bo, bądźmy szczerzy, wiemy jakby to wyglądało wtedy. Z moimi seriami. O, mogę wybudować jeszcze parę... parę żołnaście rzeczy, no to nie, to nie kończymy na pewno. Nie, ale bardzo bym chciał, żeby to dodali. Wiem, że tego nie dodadzą, ale bardzo bym chciał, żeby to zrobili, bo... No to byłaby faktycznie game changer dla mnie, bo mógłbym sobie zagospodarować cały, nawet 25 kawałków, to jest te podstawowe, już nie te 100, tylko 25 kawałków, to jest podstawowa wersja gry, ile można w ogóle kupić w różnych komplikacjach. No i wtedy bym mógł całe to bajoro w tą stronę się posunąć, ile by dużo zapragła. I tutaj te jeziory, bym mógł nawet połączyć jakoś te jeziorka czy coś. Byłoby ogólnie ciekawie, no ale jak wiemy, musimy wybierać niestety. Dlatego tak to wygląda. Swoją nogą w tą stronę, z tego co pamiętam, ja już nie mogę iść, no właśnie. Dlatego jak widzicie, o, to jest 25 kawałków, jak widzicie, i to jest cała mapa, która jest do gry. Teraz tutaj, którą pokazuję. I na wszystkich mapach, nawet jak kupicie 25 kawałków, to jest właśnie ten element. Dopóki jak się kupi ten Surbo, który mam na komputerze, ale dawno nie było serii z Industries na komputerze, to jest trochę to inaczej. No i wtedy pewnie zamierzam na pewno kupić ten kawałek i ten. No i będę mieć jeszcze wtedy parę, tak? Więc pewnie zrobimy sobie taką tutaj dziewiątkę, jak to wygląda ewentualnie. Tą stronę, no nie wiem, będziemy patrzeć, tak, w skrócie będziemy patrzeć, ale już jest najważniejsze osiągnięte, czyli podłączenie do tego pociągu. Właśnie, sprawdźmy, czy tu są pociągi, bo ja w sumie nie pamiętam. Tak, bo my tu musimy budować ogromne miasto, ale tak, sprawdźmy sobie. Autostrada. Statki. Nie, czyli tu tylko pociągi mogą być wewnętrzne. I tak one mogą być dosyć popularne, czyli trzeba będzie postawić koniecznie port i lotnisko. To jest ważne. Dobrze, a teraz już dość mojego gadania, zajmijmy się metrem. Zacząłem je tutaj budować, a w końcu skończyło się na tym, że gadu, a wizjonosz się rozkręca. No to tak, sobie tutaj przeciągniemy... to jest już tak nisko tematy, że mogę sobie przeciągnąć tutaj spokojnie, no to fajnie. Jestem w ogóle przekonany, że ludzie polubią tą stację koniecznie, bo ona jest tak odsunięta od tej poprzedniej stacji, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Że po prostu będzie to najszybszy transport. Ogólnie metro jest jednym z... To się... Metro to jest taki specjalistyczny środek transportu, który nie jest najszybszym środkiem transportu, ale jest najlepszym. W sensie najszybszy... Może inaczej. Prędkość metra jako pociągu nie jest najszybsza, ale pociąg jest sam z siebie najszybszy, ponieważ nie ma nic na swojej drodze. Jest zazwyczaj, no w Warszawie to na pewno, jest w całości pod ziemią. Co zmienia, że on nie potrzebuje, nie ma żadnych przeszkód. No poza kanalizacją, jak wiecie na pewno, i innymi rzeczami, które się znajdują pod ziemią, to na pewno wiecie z mniejsza zapraszamy do metra. Mam nadzieję. Także tak, swoją drogą ja planuję zrobić taki wielki hub przeładunkowy, w sensie przeładunkowy, pasażerski z dworcem kolejowym i gdzie będzie też dworzec metra obok, taki mam plan. Przyszłościowy, zobaczymy. Dobrze, jak widzimy, ludzie korzystają z naszego metra. Zobaczmy, czy ktoś jest zainteresowany tą stacją metra. Nie. No to trudno. Będziemy czekać, aż zmienią swoje zdanie. Dobrze, jak widzimy, popyt jest dosyć ciekawy. Daje on nam możliwość, bo na pewno gdzieś będę chciał postawić, nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno będę chciał gdzieś postawić w dzielnicy Super IT i może nawet okrągłą. Kto wie. Natomiast jak tak patrzymy, jak to wygląda teraz, stronę tutaj w przyszłości się planuje niezły węzeł.
Tu naprawdę spłynęli niezły węgiel. Swoją, nie wiem czy wiecie, część pojazdów robi kółeczka i zawraca sobie. Widziałem jedną ciężarkę, która wjechała tutaj i wyjechała tutaj i tyle było, i widzieliście, ale... Dobrze, wracając do meritum. Jest potrzebne mieszkania, więc proponuję rozwinąć sobie tutaj dzielnicę mieszkalną stąd i handlową tutaj w ten rejon, to, bo to będzie handlowa, a tu będzie już mieszkalna i tu schron postawiłem pomiędzy odcinkami. Także dzięki niemu właściwie wyrobimy. O! O! Nawet nie. Nigdy nie sprawdzałem. Pamiętam, że on potrzebuje trzech surowców, ale nigdy nie myślałem jakich. Nie mamy woda, to wiedziałem. Żywność, to wiedziałem. Zawsze żywności jest za mało, ale to można się przyzwyczaić do tego w sumie. I energia. Ciekawe. Dobrze, i jedną rzecz zrobimy. To podobno pomaga przemysłowi. Ja szczerze nie testowałem. W sensie. Testowałem, jakby to powiedzieć. Na pewno wiem, że jest to z preferowanych rzeczy, aby postawić w swoim mieście. Wchodzimy do przemysłu i stawiamy im magazyn. Nie ten ogromny, tylko taki na przykład. My go sobie tutaj walniemy w tym rejonie. I ustawiamy w nim jako produkty unikatowe. Nie, jako towar. I wiecie co to robi? To daje magazyn do importowania wszystkich surowców do naszej zwykłej przemysłu. Zobaczymy, czy będzie on tutaj działać, czy nie. No tak, mamy fabryki unikatowe, produkty leśne, rolne, przemysł wydobywczy, naftowy, a to jest zwykły przemysł. No i będziemy patrzeć, czy faktycznie to będzie działać jako tako. Natomiast tutaj nasza elektrownia. Dobrze, no to zacznijmy od tego. Jak widzimy, to będzie się rozciągać na dosyć dużych odległościach ta dzielnica. I na też wysokościach. I w końcu ktoś będzie korzystać z tego bambaju. O, to dobra nowina. To tak, najpierw sobie zrobimy tutaj ulicę w tym rejonie, żebym miał jako taki szablon, do którego będę budować, bo wtedy o tyle prościej budować. Swojego, jak oglądacie ten odcinek, on był dzisiaj zmontowany. Mam nadzieję, że tak szybko go wrzucę. Jeśli się zastanawiacie czemu, no to chyba domyślicie się, że dawno tej serii nie było w skrócie. I domyślam się, że część z was się nad tym zastanawiała, czemu jej tak długo nie było. A to głównie dlatego, że po prostu nie miałem przy PlayStation w skrócie. Ale Industries nagrywam dużo. Co mamy tutaj? 36 tysięcy, mamy miasto stołeczne, nowy kawałek ziemi, jakby był potrzebny, statki, obszar kampusu uniwersytetu, no to możecie też uniwersytet jakby coś wybrać w tych komentarzach jak coś. Edukacja powszechna, nowe ścieżki, porty, ekologiczna, zaawansowana oczyszczalnia wody. Duża. To brzmi jak coś. I mamy też stadion. Dobra, no to mamy parę rzeczy, dodali. Czy ja to tak mogę? Tutaj mogę. Okej, okay, dobra, i tu... Chyba wszyscy wiemy, do czego to będzie się ciągnąć. Ja ci dam, że nie chcę sobie tego postawić. Teraz się zastanawiałem, czy to się tu podłączy. Chyba przy tych małych uliczkach nie było problemu. Okej, okay, dobrze. Nie było, to nie było. Jak ktoś w ogóle zauważył filmy na moim kanale, swojego pojawiła się nowa playlista, której nie widzicie. Jak ktoś oglądał filmy na moim kanale, to zauważył, że Mroczna Materia się pojawiła. Muzyczka. No, owszem, ostatnio oglądam, tylko ja to oglądam, jak pokazuję na HBO, więc... Jakby to powiedzieć, trochę rzadziej mam do tego dostęp. Bo wiem, że jest w internecie, można je oglądać i na tym HBO+, Plus, takie tam. Ale ja nie jestem szczerze przekonany do takich typowych tych Netflixów, tego ja korzystam z TDA tylko. Tylko jedyna opcja, ale nie. No, czekam na kolejny odcinek. W sumie to dzisiaj będę mieć kolejny odcinek, no to dobrze. Tak, ja oglądam tylko pierwszy odcinek. Więc mogę być trochę zacofany. No, w sensie pierwszy. Powiedzmy, że drugi też obejrzałem. Nie no, oglądałem już pierwszy, drugi. No, nieważne, jak macie jakieś swoje przeżycia, to piszcie w komentarzach, tylko mi tam proszę nie spoilerować nigdy, bo tego bardzo nie lubię. Dobrze, mamy tutaj tą nową dzielnicę, teraz się zastanowiłem, że czas... nawet z czasem nie jest tak źle. Tyle się już nagadałem, a czas nie jest zły. Czy my mamy gdziekolwiek sortownię poczty w tym mieście? No właśnie, też się tak zastanawiałem, że chyba nie mamy. Wiecie, co to oznacza? Że przydałaby się sortownia poczty. A nie widzę lepszej lokalizacji niż naszej części technicznej. Bo co jak co, ale sortownia poczty to... No... Jakby to powiedzieć, ona będzie... Dużo osób będzie z niej chciało korzystać na pewno. O, i tu chyba nie jest za miejscówka dla niej. Tylko...
No dobra, powiedziałem, że nie jest za miejscówkę, po czym zobaczyłem, jak się fajnie tu buduje droga. Dobrze, może wejdzie, zobaczymy. To jest trolejbus. Jakby to powiedział wizjonerz. No i teraz się dogadaliśmy. Dobra. I tutaj, tak, tu jest ten prąd dociągnięty, my go sobie teraz rozwalimy. Na razie to będzie nasza pierwsza startownia poczty. Dobrze wiedzieć, że prezent rodzinny nawet dla mojej babci nie zgubi się w niespodziewany sposób. Bardzo dobrze. No i tutaj, skoro mamy już taką wolną przestrzeń, czy nawet pokaźnych rozmiarów, to sobie... Widzę, że nie włączyłem budzików sobie w telefonie, czekajcie. Trzeba to zmienić. Cyk. W sensie nie. Wibracje zestaw. Włączyłem typ samolotowy po prostu. Jestem przyzwyczajony, że po prostu zawsze włączam typ samolotowy i wiecie, co się wtedy dzieje. No spokój się dzieje. Czyli dosłownie spokój się dzieje. Dobra, zróbmy sobie to może... Bo nie wiem, czy od autostrady jest sens? Dobra, w sumie tutaj jest niedaleko ta autostrada i ona zaraz tam odbija w bok, więc może być przy autostradzie. Jak coś taką ścieżkę tu będziemy sobie prowadzić i zobaczymy, jak będą ludzie z niej korzystać. Jestem przekonany, że w przyszłości będzie mieć branie. Także tak, z drzewkami. Chyba tu mi się bardziej podoba bez drzewek, wiecie co? Tak. No ma tylko jedno, to bym zmienił. To jest to, żeby tutaj po prostu linią prostą, czekaj. Tak, dziś nie będzie żadnych timelapsów, bo chcę wam szybko ten odcinek dzisiaj wrzucić, bo jestem przekonany, że część z was na pewno na to czeka. No i ja czekam na wasze komentarze oczywiście, to też jest ważne dla mnie. Dobra, no i mamy startownię poczty, zobaczmy jak tam import z zagranicy. Właśnie specjalnie postawiłem tutaj przy wyjeździe autostradowym i jak widzimy już ciągnie ciężarówki autostradowe, dzięki czemu będzie to łatwiej tutaj nam tutaj teraz rozchodzić z wszystkich tych naszych poczt, bo one normalnie teraz musiały wszystkie eksportować to daleko. One wszystkie po prostu wysyłały ciężarówki z nie wiadomo właściwie kąt, a teraz będą mogły wysyłać je w lepszy sposób, tak to określę. Dobrze, nie mamy wody tutaj, no tak, możemy nie mieć wody, bo w sumie wodą ostatnio się aż tak nie kręciłem. I zróbmy sobie coś takiego. Next, coś takiego. I co my tu mamy? No handel by się chciał budować. Tak, tu jest ten trolejbus. Ja go bardzo lubię. Nie wiem, czy on mnie lubi, ale ja go lubię. I tu widzę, że była budowana ścieżka rowerowa. Zostawmy, bo ja wam zaraz pokażę. Ścieżki rowerowe w tym mieście to jest jakiś perpetuum mobile, tak bym to opisał. Patrzcie na i główną ścieżkę rowerową. Pomijając to, że widzimy rowerzystów, to zobaczcie, ile tu jeździ rowerzystów. Oni to mają po prostu aleje, którą jadą przez całe miasto i nawet tutaj dojeżdżają. Jak długo się naciągnie, tak długo oni nią jeżdżą i ja ogólnie jakiś odcinek zdobię w tym mieście i w pozostałych miastach, gdzie po prostu będziemy budować mnóstwo ścieżek rowerowych, żeby... No i ścieżek ogólnie, żeby mogli po prostu w różne sposoby korzystać z nich. Jak widzimy, tutaj się one zjeżdżają w różne strony. O, i nawet z tego korzystałem, świetnie. I tutaj też jest ścieżka rowerowa, ale chyba nie aż tak bardzo używana. Tak, bo tu później trolejbus się pojawia. No wiemy, jak trolejbus działa, no po prostu pewne rzeczy znikają, tak. No kawałek jest tutaj jej. To teraz jak tutaj zrobiliśmy tą aleję rowerową, to może, kto wie, będzie trochę rowerzystów z niej korzystać. No już widzę. Widzę jakieś wstępne zainteresowanie. O, i nawet korzystają. Dobra. Kawa na ławę, zmieniamy tutaj ogólnie jak wygląda to, no to wszystko. Jest tutaj prosta rzecz, jaką zmienimy, a nazywa się ona, uwaga, uwaga, ta ścieżka rowerowa i ta ścieżka. One tak nie będą wyglądać, w sensie jak bardzo mi się podobają, to one tak mi się nie podobają. Co mi się nie podoba w tym? To, że no, dużo osób z nich korzysta, może to jest podstawowe. Tak, no wiadomo, że jak jest ścieżka rowerowa, to czasami ktoś na nią wejdzie z przypadku albo innych rzeczy. Tak, tu jest smutno ludzi, czeka na tam wejdzie. Czy coś, ale nie jest to, co bym chciał, żeby oni korzystali, więc to teraz zmienimy. Swoją drogą, jedna linia bambajowa, tak tutaj jedzie cały czas prosto przez tą dzielnicę. To się ona jedzie, o właśnie ta. To jest jakiś Armagedon, jak ludzie pokochali tą linię właśnie, że dojeżdża do tego węzła komunikacyjnego. Ale tak czy siak, nie będę przedłużać. Zajmijmy się tym, czym już od dawna chciałem się zająć. Dobrze, niech będzie wam jeden timelapse.
i nic więcej. Jak to powiedziała wizjonerz, chwilka minęła, dosłownie chwilka, długa ta chwilka. Tak czy siak, jak widzicie, mamy nasze ścieżki przejścia Gudą. Ja powiem wam, to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie tu mogliśmy zrobić. Pomijając to, jak to długo to budowałem, nie wszystko się robi od ręki, to widzę jeden problem. I to jest tutaj moje hula hop. Dobra, zmieńmy to, to będzie szybkie, naprawdę. Ja mówię, że to będzie szybkie. Wystarczy wyrzucić to, to tu również. Wygląda jakby to nie miało być szybkie, ale spokojnie, uwierzcie mi. O, proszę bardzo. I teraz wystarczy podłączyć ze sobą wszystkie ścieżki. I są dzięki temu na w miarę równej... Okej. Okay. Jeszcze to bym zmienił. I... No ma tylko... Tylko trzeba zaktualizować tą drogę, bo to... Na pewno nie w ten sposób. Oho. Ty nie chcesz się tu podłączyć? Już coś się... Ulepszanie tych ścieżek to też jest cudo, jakie wymyślili. A tutaj... Co jest? Skylinesy! Wy nie grajcie ze mną, bo ja zaraz kupię jakiś kawałek ziemi i będę musiał cofać czas, żeby go odkupić. A tego bym nie chciał teraz robić. Dobra, tu sobie zróbmy ten zejście. Okej, widzę, że jest problem z tym zejściem, że się go tak łatwo nie chce postawić. Dobrze, czyli trzeba lekko zakręcić tu i później... Coś mi tu nie chce to wejść. Dobrze, w takim razie, jeżeli nie chce mi to wejść, a ewidentnie nie chce mi tu wejść, trzeba zrobić minimalny zjazd i w dół. To jest ogólnie ten pattern, jaki wam teraz pokazałem, jest on realny, ale jest gwiazdka. I ta gwiazdka polega na tym, że trzeba by wpaść idealnie wprost na to, a na to jest już mało szans. Znaczy, no zobaczcie, ja muszę o mniej więcej tyle i tu później zejść w dół i teraz, no... Dobra, trudno. Będzie jedno zejście takie ubogie. W sensie, że będzie mieć takie te tutaj złącza. No dobra. O, no i... A, bo on jeszcze tutaj do góry nie wiadomo po co wyskoczył. To też nie wiem czemu. A, bo inaczej się nie da. No to świetnie. Jak inaczej się nie da, to świetnie. Dobra, i ostatni raz. Dobra. Nie, jednak jest ładnie. No i teraz, jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo przejść, zejść, wejść i w ogóle. Ale po kolei. Po pierwsze, co jest najważniejszą rzeczą, jaką stworzyłem w tym międzyczasie właściwie, który był bardzo długi, trwał ponad godzinę, jest ta ścieżka rowerowa. Ona po dwóch stronach ona się ciągnie, żeby nie było. Ona się ciągnie non-stop, bez żadnych świateł, bez żadnych skrzyżowań, bez niczego, co by mogło
kolidować i się ciągnie non-stop. W skrócie ulica idealna, bym tak to opisał. Jeżeli mi nie wierzycie, no to proszę bardzo, zobaczcie jak... Czekajcie, kliknijmy sobie gdzieś w centrum miasta. Tak, i one też są z przejściami dla pieszych, ale rowadawa, jak widzicie, się ciągnie non-stop od dołu do góry, z tym, że nawet się ciągnie tutaj, jak widzicie. Idealne oczywiście dojście do przystanków tramwajowych i tak dalej. Ponadto tutaj jest zejście też do naszego tutaj wielkiego węzła i dzięki temu jest tutaj właśnie też takie dojście dołem. I tak samo jest po drugiej stronie, tylko że tutaj jeszcze są budynki. A tam budynków nie ma, tam jest po prostu las. Tak stwierdziłem, że będzie ładniej to wyglądać i w ogóle. Swoją drogą, ja wiem, że ja już tu nic nie miałem robić, ale jeżeli tu jest las, to nie byłoby to piękne, a byłoby piękne, gdybym tu właśnie zrobił wyjście takie z lasu. Oni by mogli z tego korzystać jako takie przejście. Z jednej strony na drugą. Może nie do końca w ten sposób. Mi się nie podoba, bo wychodzi to tak, że nie będzie w lesie w całości, a ja bym chciał, żeby to było w całości w lesie. Antymensizing to w ten sposób. No, to już jest inna bajka i ładnie to... Słuchajcie, teraz jest zbyt blisko tego budynku. Plus, i no. Dobrze, zróbmy sobie to w takim razie może w ten sposób i tu dojście do tego. Dobra, i sobie zróbmy tutaj drzewka. I proszę bardzo, mamy tutaj drzewka. I to jest całkiem nieźle już wygląda. No, ponadto, pomijając tą ścieżkę rowerową, tutaj jest uwielbiana. Chyba nie muszę wam tego mówić. Chciałem wam wyedukować was trochę. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, co tu się odpie, papie. Nie wiem, czy wiecie, ścieżki rowerowe i ogólnie pasy rowerowe i wszystko, co jest związane z rowerami, nie są w podstawce gry. W sensie na PS4 są w podstawce, ale normalnie jest to tylko i wyłącznie dostępne dla osób, które mają After Dark. A że na PlayStation 4, ponieważ ta gra kosztuje na PlayStation 4 naprawdę chore pieniądze, to dodaję od razu After Dark. Ale szczerze, ścieżki rowerowe nie w podstawowej wersji gry, serio, paradoks, serio, to się Colossal Order właściwie. No ale tak czy siak, no tak to wygląda. Przystanki bombajowe, tak jak mówiłem przed chwilą, ludzie je po prostu uwielbiają. Widzę, z psami jest ich też bardzo dużo. No i właśnie nasza tutaj komunikacja. Ponadto, nie wiem czy pamiętacie, ja zastanawiałem się zawsze, czemu na tej linii tak mało ludzi korzysta z tego bombaju. Nie uwierzycie, dowiedziałem się tego dzisiaj. I sprawdzę, czy aby na pewno nie ma takiego samego problemu tutaj. Nie, nie ma. Nie było przystanków. Był jeden przystanek tutaj, później 000 i tu jeden przystanek. Po prostu musiałem to wybudować i jeszcze nie postawić żadnych przystanków, a to było na live nawet. Więc no. Przy okazji tutaj zrobiłem też jakieś przejścia, cudy niewidy. No i ta ścieżka rowerowa też bije na głowę tutaj, tak? Z przejściami górnymi. I właśnie, rowerki też mają tutaj przejazdy górne, dzięki czemu nie muszą w ogóle zjeżdżać ze ścieżki rowerowej, co jest bardzo się spodobało naszym mieszkańcom. Bo zobaczcie, dokąd się to ciągnie. To się ciągnie aż dotąd. W skrócie, naprawdę długa trasa. I tutaj, aby to ładnie mi wyglądało... Ścieżka rzecz jest, no... A, nie, to ja jednak wolę budynek. Tak pomyślałem sobie, że może bym to zmienił, wiecie, tak. Ale nie. Budynek wolę. Bo wtedy by mi tutaj trochę to ładnie wyglądało, ale to trudno. No i to się dojeżdża tutaj naszego też jednego z większych węzłów bambajowych w tej okolicy miasta. I jedną taką autostradę rowerową też jeszcze jedną budowaliśmy. Jest ona tutaj. Zaczyna się tutaj, niepozornie, parę osób tylko z niej korzysta. Ale się tutaj ciągnie. Po pierwsze nad pierwszą aleją, nad aleją krakowską. Dalej się tutaj ciągnie z różnymi hop do góry, do dołu. Proszę bardzo, tak, tutaj jest ze ściami też nawet, jak widzicie. Więc do góry, do dołu. Tutaj naszą ulicą Gdańską i tutaj dojeżdżamy i dojeżdżamy do naszego głównego przejazdu. Przyjedzie przez niego. A i przy okazji tu są budynki takie ciekawe, że one są właściwie na ścieżkę rowerową postawioną. Tak samo mamy postawione też tutaj, o, jakiś komisar policji. Tak samo są postawione za ulicą, za ścieżkami, zejściami, co daje efekt, jakby te budynki były... miały pas rowerowy przed sobą. To jest bardzo fajne, że tak da się to postawić. I jak widzicie, dalej ta autostrada rowerowa się tutaj ciągnie do naszej stacji metra. Jedna z ulubionych, bo ona jest głównie przy takich domkach. Tu się ciągnie, tu się dalej łączy z tym nowym przejściem i tutaj zejściem nowym. Co jest też uwielbiane, bo to jest dojście i do bambajów, i dalej do przemysłu, do parku. Ogólnie taki jeden z główniejszych łączników.
Także, no i ta lawetowa się tutaj ciągnie, ciągnie, aż wjeżdża w końcu na przejście nadziemne, gdzie tu zrobiłem też nowe przejścia do Bambajów na przykład, bo stwierdziłem, że chyba by lubili. I dojście do ogólnego tutaj dojścia do naszej części tutaj, tej mieszkalnej, więc ogólnie sądzę, że naprawdę, pomijając to, że ten odcinek właściwie już kończymy, tak wiem, trochę krótszy, nawet nie trochę, to sądzę, że dużo się stało. Głównie te ścieżki, które były na timelapsie, a tutaj tą małą dzielnicę tylko to skręciliśmy. Tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, co będziemy dalej budować, bo tego jestem najbardziej ciekawy. No i w kolejnych odcinkach będziemy rozwijać już też przemysł, w sensie transport trochę bardziej, bo on tutaj trochę nam raczkuje i czeka w niektórych miejscach na trochę więcej, żeby od niego się tutaj podziało. Ja się nazywam tutaj Awizonosz i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny materiał, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, tak wygląda nasze miasto, a jak będzie wyglądać w kolejnym odcinku, to zależy od was. Cześć! A i jeszcze jedna sprawa, piszcie w komentarzach, jak ma się nazywać ta aleja rowerowa po lewej i prawej stronie, zgodnie z tym ujęciem. Piszcie w komentarzach.